Już po raz 16 dzieci i młodzież rywalizowali podczas międzynarodowego turnieju szermierczego Kmicic Cup. W hali sportowej przy ulicy Zbierskiego o tytuły najlepszych walczyło około 160 zawodników. Trenuj ciało, hartuj ducha. Osoby uprawiające dyscyplinę sportu, jaką jest szermierka, ćwicząc aktywują prawie wszystkie mięśnie swojego ciała. Mogą osiągnąć wysportowaną sylwetkę i popracować nad kondycją. Szermierka to sport chętnie uprawiany także przez dzieci i młodzież. Nabyte umiejętności mogli pokazać m.in. podczas częstochowskiego międzynarodowego turnieju szermierczego Kmicic Cup. Andrzej Zaguła, wiceprezes klubu Kmicic, opowiedział nam, dlaczego takie wydarzenie organizowane jest już od kilkunastu lat. Szermierka jest przecież bardzo popularnym w Polsce sportem, na świecie zresztą też, i my przed laty mieliśmy sporo sukcesów w szermierce. Był taki okres troszkę stagnacji, ale od kilku lat nasi zawodnicy stanowią czołówkę w tych młodzieżowych kategoriach wiekowych, przynajmniej staramy się, żeby tak zawsze było. Szermierkę mogą trenować zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach. Rocznik 2006-2007 chłopców i dziewcząt i 2008-2009 chłopców i dziewcząt, czyli to są zawodnicy generalnie do 13 lat. Aby zwyciężać, zawodnicy trenują od najmłodszych lat. Technika jest istotna, ale oprócz niej dobry szermierz powinien wyróżniać się określonymi cechami. W tym sporcie trzeba dużo myśleć, to jest naprawdę, bez tego nie da rady. Technikę trzeba też być bardzo dobrze kondycyjnie, bo tak samo ruszanie na planszy jest bardzo ważne. Dobrą psychikę, żeby czasami też właśnie wyciągać walki i nie poddawać się, jak się przegrywa. Uczestnicy turnieju przyjechali do Częstochowy z różnych miast Polski. Dla najlepszych przygotowano puchary oraz drobne nagrody rzeczowe.